Ja nie mogę siedzieć sobie wygodnie na fotelu prezenterki i pogody. Muszę robić coś więcej. Mam córkę, muszę jej pokazać, że coś chcę jeszcze w tym życiu zrobić, coś zmienić, coś zaproponować. I też założyłam taki zrównoważony startup. Nasz dom zmieniłam, właściwie mieszkanie zmieniłam w ten sposób, że wprowadzałam bardzo dużo naturalnych produktów. Wybierałam tapety ze słomki, bezpieczne ekologiczne farby, podłogę rustykalną z tego, co zostało jakby na magazynie, żeby nie produkować kolejnej partii, bo to wystarczało na ten metraż, czy na przykład stół z desek po indonezyjskich łodziach, taki z desek z recyklingu. I potrzebowałam zasłon z lnu, bo znałam właściwości naturalne lnu, potrzebowałam naturalnej pościeli i tak szukałam tego, żeby zrobić to sobie w domu. Tego nie było na rynku, a jak miałabym zamawiać osobno tkaniny, było to bardzo kosztowne. I tak zrodził się pomysł, żeby stworzyć markę od mojego nazwiska Dec i połączyć to z cares, czyli z brakiem obojętności, the cares, the care, who care. I mamy takie hasło, who cares, you care. I każdy, kto jakby ufa nam, kupuje coś naszego, działa z nami, to go obchodzi, nie jest obojętny i ważny jest jakikolwiek krok. Ja nie znoszę radykalizmów i uważam, że warto robić cokolwiek, bo później to pociąga i wyzwala w nas chęć do kolejnych zmian. I absolutnie nie patrzę na to rozliczanie społeczne, że robisz to, a tu robisz to stopniowo i to jest cały proces, to się dzieje, a nie da się wyeliminować wszystkiego. I tym bardziej w biznesie naprawdę bardzo trudno jest, całkowicie nie da się całkowicie prowadzić ekologicznie biznesu, ale my się bardzo staramy. Oferujemy tkaniny farbowane roślinami, bielone naturalnie solą morską i naturalnymi enzymami razem z moją wspólniczką. I z tego szyjemy rzeczy do domu, do szafy takie, żeby nadawały się do noszenia dla niej i dla niego. To nie jest moda, bo ja absolutnie szanuję zawód projektantów, krawców i w takie rzeczy się nie bawię, nie śmiem absolutnie. To są takie ponadczasowe kroje uniwersalne dla każdego, rozmiary uniwersalne i skupiam się na tym, żeby wybierać takie rzeczy, które najczęściej na siebie zakładamy i żeby to był taki basic zdrowy, ze zdrowymi barwnikami roślinnymi, co czyni też nasze tkaniny, dzianiny biodegradowalnymi. Także też wchodzimy we współpracę z różnymi markami, doceniamy polskie rzemiosło, tworzymy takie rzeczy do domu przy tych współpracach, jak to niektórzy mówią, to jest teraz bardzo modne, kolaboracjach i też wchodzimy w różnego rodzaju szkolenia, żeby szerzyć ten alternatywny styl życia, to jest taka alternatywa biznesowa do współpracy, że jak już jakaś marka chce ze mną współpracować, to zachęcam do tego, że może na przykład z nami stworzyć coś ekologicznego, bliższego naturze, żeby wysłać komunikat, że to jest ważne, potrzebne. I przy okazji też uczę takich praktyk, bo przy współpracy z jedną marką, która produkuje olejki eteryczne, stworzyłyśmy swoje kompozycje, a ja płuczę pranie octem i z domieszką olejków eterycznych, to chciałam mieć takie swoje sprawdzone laboratoryjne olejki, żeby to był uczciwy, esencjonalny, naturalny produkt.